Niepostrożny krok i czujny wzrok. Idzie Andy, patrz uważnie. Ten wesoły gość szykuje coś, co przekracza wyobraźnię. Yeah. Ja jestem Andy, wszyscy mnie tu znają. I gdy mogą, to unikają. Ja jestem Andy, ktoś mnie nie zna może. Wszyscy znają go aż za dobrze. Ach, ten Andy. Papierowy incydent. Wiem, siedzę na dużym pojemniku, wszędzie fruwa papier toaletowy, ale to nie tak, serio. Czasem fantastyczne numery mają fatalne konsekwencje. Dobra, kto się zgrywa? 8, 9, 10. Zaraz zaczną. Bardzo nas rozczarowałeś, Andy. Nie dość, że zostaliśmy wezwani do gabinetu dyrektora w ostatni dzień szkoły. Co ci odbiło, żeby robić mozaikę z rybnych paluszków na ścianie stołówki? Tym razem zdecydowanie przesadziłeś. Wiesz, kiedy zmywałem sos tatarski ze ściany, zdałem sobie sprawę, że to już najwyższa pora, żebyś wreszcie... Nie, nie wysyłajcie mnie na obóz harcerski. Jestem zbyt wrażliwy, nie przeżyję tego. To wspólne rozpalanie ogniska, ta nauka węzłów, o proszę nie! Nie, Andy, nie chodzi nam o obóz harcerski. Najwyższa pora, żebyś zaczął pracować w wakacje. Cóż, nie będziesz już mógł obijać się całymi dniami. Nie! Nie! Och, wyluzuj się. Praca nie jest zła. Poza tym, pomyśl, co zrobisz z forsą, którą zarobisz. Pełen odlot. To lato należy do Andy'ego. Szkoda tylko, że jesteś głąbem bez doświadczenia. Ha! Tak ci się tylko wydaje, Jen. Wszyscy będą się zabijać o takiego bystrzaka jak ja. Przyszła dostawa kleju do lepów na muchy. Przenieś go do magazynu. Tak jest! Jesteś zwolniony! Dostanę referencję? Tak, panie Broadbent? Nie, skąd, panie Broadbent? Tak, przekażę. Do widzenia. Czy ten dziwak w ogóle wychodzi ze swojego biura? Nie. I ciesz się, że tego nie robi. Teraz skup się, bo to ważne. Dawaj tylko 2 kubki ziaren na pojemnik, bo inaczej popcorn go rozsadzi. Jasne? Jasne. Popcornu? Wstrętne łobuzie! Zastąpienie tlenu gazem rozweselającym wcale nie jest zabawne! Jesteś zwolniony! To bez sensu. Próbowałem już wszędzie, ale... Daruj sobie. Właśnie dzwonili ze sklepu i z kina. Komu teraz wytniesz numer? Emerytom? Najwyraźniej musimy cię mieć na oku. Musisz załatwić mu pracę w fabryce papieru. Co? Nie. To absolutnie niemożliwe. Cóż, na mnie nie licz. Jen i ja będziemy zajęte sprzątaniem East Gackle na konkurs 10 najpiękniejszych miast Kanady. Nie możemy go pilnować. Mamo, mówiłam, że w tym roku chcę się zająć moją opalenizną. A ja mówiłam, że potrzebuję twojej pomocy. West Muschow zakwalifikowało się do 10 2 lata pod rząd. Nie pozwolę, żeby ta pani Brain zdobyła w tym roku 1. miejsce. Poza tym, ktoś tu ostatnio pożyczył sobie samochód bez pozwolenia, więc albo mi pomożesz, albo masz szlaban na miesiąc. Dobra,
Niech ci będzie. Cóż, nie wiem, po co się tak męczysz. Musiałabyś unicestwić ponad 3000 miast, żeby East Gackle załapało się do pierwszej dziesiątki. Hej, mam pewien pomysł. Nie wykręcisz się od znalezienia Andy'emu pracy. I mylisz się co do East Gackle. Kiedy skończymy sprzątać, nie poznasz miasta. Prawda, Jen? Jasne. Jutro postaram się znaleźć mu zajęcie i poszukam innej roboty. Halo? Witam, siostro, witam. Jak się dziś mają nasi emeryci? Miej się na baczności, pani Brine. Zaraz ci zetrzemy ten wredny uśmieszek z twarzy. Fajnie, co? Fajnie. Zamiast oglądać super facetów, siedząc przy basenie z przyjaciółkami, sprzątam ulicę z moją mamą. Świetnie. Zobaczmy teraz, co nas czeka. Problem z szopami. Przyjrzyj się, mamo. To nie szop, tylko szczur w masce. Widzę, że czeka nas bardzo dużo pracy. Proszę bardzo. Super. Nie dość, że czuję się jak więzień, to będę jeszcze tak wyglądać. Dzięki, pani klawisz. To jest szampon Jen, jej lakier, żel i jeszcze jej odżywka, proszę. A tu mamy klej, oliwę, farbę do tkanin i ketchup. Mojej siostrze przyda się mała odmiana. Tato! Załatwione. Masz pracę na pół etatu w dziale kontroli jakości papieru. U mnie w fabryce. Kto wie, może będzie naprawdę fajnie. Tak, fajnie. Ach, Andy, lepiej kup siostrze nowy szampon, dobrze? Tak, tato. To straszne. Będzie mnie pilnował przez cały dzień. Spójrz na plusy tej sytuacji. Mówię poważnie, musisz jakieś znaleźć, bo jak na razie to masz naprawdę zdrowo przerąbane. Andy, na dobry początek dnia zawsze najlepszy jest pączek. Musisz obejrzeć nasz film, a potem cię oprowadzę. Oto film, a więc chcesz pracować w przemyśle papierniczym. Pamiętasz, mówili, że komputery zastąpią produkty z papieru. No cóż, mylili się. Gazety służą nie tylko do czytania, spełniają wiele funkcji. Spróbujcie wyłożyć sobie stare buty chipami komputerowymi. Papier jest też potrzebny do wyrobu kopert. W nich wysyłamy listy, przechowujemy monety lub kosmyk włosów ukochanej. Ciekawe, jak by poradził sobie z tym komputer. Komputery nie umieją kochać, komputery nie mają uczuć. Niech pan się buja, panie Gates! Daj papierowi szansę. Papier cię potrzebuje. Co tam jest? Nie, Andy! Za blisko stoisz! W porządku! On jest nowym pracownikiem. Przepraszam. Super! Nikt nie ma tam wstępu, Andy. Ta hala jest pilnowana lepiej niż szafka z butami Celine Dion. Co tam jest? Złoto? Kosmici? Kosmiczne złoto? Opracowują nowy rodzaj papieru toaletowego. To ściśle tajne. No przecież mnie możesz powiedzieć. Jestem twoim synem. Nikt za żadne skarby nie wydrze mi tej tajemnicy. Tato! Ach, no dobra. Eksperymentują tam z różnymi rozmiarami rolek papieru. Krążą plotki, że niektóre mają mieć pół metra szerokości. Po co? No wiesz, chyba żeby... wiesz, rozumiesz. No, żeby właśnie... A właściwie nie wiem. To jest
mega obciach. Na pewno łamiesz jakieś prawa dotyczące wykorzystywania dzieci. Pani Larkin, tak się cieszę, że panią widzę. Chciałem pani przedstawić sędziów naszego konkursu. Pan i pani Swift. Och, a to jest ich syn Blake. Pani Larkin kieruje komitetem, który zajmuje się upiększaniem East Gackle. O, naprawdę to czysta przyjemność. To moja córka Jen. Bardzo się cieszę, że pracuję na rzecz East Gackle. A, mamo, tato, wstąpię do tamtej kafejki, na razie. Jak miło poznać młodą damę, która z zapałem pracuje na rzecz swojego miasta. Właśnie mówiłem, że... Wie pan, czy Blake ma dziewczynę? Oto twoje stanowisko. Dobra, co mam robić? Czy ta kartka jest czysta? Tak, jest czysta. I to jest twoje zadanie. Musisz pilnować, żeby była bez skazy. Tylko tyle? Bułka z masłem, to znaczy z papierem. Żarty zostaw sobie na później. A teraz do roboty. Słuchaj, Andy, wiesz przecież, że mam rodzinę na utrzymaniu. Nie chcę stracić pracy, proszę cię, bez wygłupów. Pamiętaj, i żadnych numerów w czasie pracy. Czy to jasne? Będziesz ze mnie dumny, tato. Będę pracował jak mała mrówka. O, fałszywy alarm. Co? Kto? Rany, co za dzień? Minęła dopiero godzina? Pora na przerwę. No, ta robota jest nudniejsza niż debaty w parlamencie. Jak mam nie zasypiać? Eksperymentują tam z różnymi rozmiarami rolek papieru. Krążą plotki, że niektóre mają mieć pół metra szerokości. No, nareszcie. Jestem głodny jak wilk. Pamiętaj, i żadnych numerów w czasie pracy. Czy to jasne? Ta, jasne. Blake! Jestem tutaj, cześć! To było niezłe, Jen. Naprawdę niezłe. Tak jak mówiłem, to będzie najlepszy numer z papierem toaletowym na świecie. Obrzucimy papierem burmistrza i nasz ratusz? Lepiej. Dom naszego dyrektora? Lepiej. No powiedz, bo padnę z ciekawości. Czasami wpadasz na naprawdę genialny pomysł. W przyszłości każdy, kto popatrzy na rolkę papieru, pomyśli: Andy Larkin, obrzucimy papierem toaletowym całą szkołę. O, wszyscy padną z wrażenia. Ale skąd weźmiemy taką kupę papieru? Właściwie wystarczy nam jedna olbrzymia rolka papieru. I wiem, jak ją zdobyć. Teraz musimy tylko pozbyć się tych dwóch goryli. Czas na operację Mega Rolka. Alarm! Alarm! W męskiej toalecie zauważono osobnika bezprawnie testującego nasz model papieru toaletowego numer 7. Proszę ochronę o szybką interwencję w łazience. Hej, 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 hej! O, kicha! Ratunku! O, zaciąłem się papierem pomocy! To jest nagły wypadek! O! Ci goście są nieźli.
Musimy się ich jakoś pozbyć. Pyszna kanapka. Tędy! Droga wolna! Szybko! Mamy okazję! Ale ja nie skończyłem kanapy... Papier toaletowy numer... O, prawie czuję tę jego idealną miękkość. To już ostatni krzaczek. Jak ci idzie, Jen? Musimy posadzić wszystkie rośliny. Ta ziemia śmierdzi. Nie ma jakiejś ładnie pachnącej? O, witaj, Blake. Witam, pani Larkin. Zawsze podziwiam kobiety, które nie boją się ubrudzić sobie rąk. Cześć, Blake! O, jakie to urocze. Pani mała córeczka bawi się w błotku. Właściwie to jest nawóz. Fuj. Na razie. Pośpiesz się, Jen. Ten nawóz sam się nie rozrzuci. Muszę skoczyć do kibelka. Nie potrzebowałem tej informacji, Denny. Chodź, rozbujamy to maleństwo. Rozmiar kawałka papieru? Zrób metr na metr. Nie za duży, nie za mały. Długość rolki? 4 kilometry wystarczą. O, tego jeszcze świat nie widział. Gdy byłem mały, mogłem tylko pomarzyć o takiej rolce. Mam pytanie, stwórco papieru toaletowego. Jak planujesz wynieść stąd to cudo? To już załatwione, Denny. Najwyższa pora. Żartujesz, prawda? O kurczę, super przesyłka dla samego King Konga. Ten samochód nie udźwignie takiej rolki. Spoko, mały. Mój wózek jest solidniejszy niż się wydaje. Gonimy ją! Szybko, bo nam ucieknie! Kopnięte dzieciaki! Ach, no coś takiego. Państwo Swift siedzą tam już całe wieki. Najwyżej jakieś 5 minut. Och, mam nadzieję, że będzie dobrze. Musi być idealnie. Jesteś pewien, że Andy jest w twojej fabryce? Grzecznie siedzi sobie w pracy. O, to już możesz być całkowicie spokojna. Cześć, Blake. Słuchaj, w Multiplexie właśnie rozpoczął się festiwal filmów przyrodniczych. Może byśmy się tam razem wybrali? Niby dlaczego miałbym się z tobą ubawiać? Jesteś dzieciakiem. Chcę pracować dla East Gackle. Co za nuda. Ej, masz to podnieść. Mała dziewczynka się wkurzyła. Jej Juniu chyba się zaraz wystraszę. O! Nie przypuszczałam, że to kiedyś powiem, ale... Dobra robota, brachu. Jak leci, miłośniku drzew? Fatalnie wyglądasz. To był chyba najbardziej odlotowy numer na świecie. Będę go pamiętał do końca życia. Tak jak myślałem. To nasza produkcja. Masz bardzo poważnie przechlapane, synu. Jestem taka wściekła. Obrzuciłeś całe miasto papierem. Wszystko zepsułeś. Pani Larkin, muszę przyznać, że... Zaraz to wszystko wyjaśnię. To nie będzie konieczne, pani Larkin. Nieważne, jak uzyskała pani tak wspaniały efekt. Liczy się tylko rezultat.
Co za genialny pomysł! Główny przemysł miasta wykorzystany do upiększenia ulic. Postanowiliśmy, że East Gakul zakwalifikuje się na listę 10 najpiękniejszych miast Kanady. Oho! Myśleliśmy raczej o West Muskow, ale ten papier przesądził sprawę. Właściwie nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi, ale coś mi się wydaje, że tym razem ci się upiekło. To nie znaczy oczywiście, że nie będziesz musiał po sobie posprzątać. I mam nadzieję, że to był już twój ostatni numer. Czy to jasne? Nie zupełnie. Hej, 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 hej! Specjalna przesyłka!